Wielkie brawa! A już przed Państwem Stanisław Janik i jego luzak Piotr Wądzielewski. Nagradzajmy brawami, proszę Państwa, powożących ich luzaków, którzy prezentują się dzisiaj przed Państwem. Witamy Pana Stanisława i życzymy powodzenia. Konik pięknie się z Państwem przywitał. A tymczasem Pan Stanisław i jego luzak zmierzają do linii startowej. Dużym łukiem, dużym rozpędem, cumany kurzą. I czas start. Cóż to za szalone tempo, proszę Państwa. Zobaczymy, jak to się będzie miało ze zręcznością. Niesamowicie widowiskowy przejazd nam prezentuje Pan Stanisław Janik. Tak to, proszę Państwa, jest. Nie zaznał jeździectwa blasku ten, kto nie poczuł w buzi piasku. I dopingujemy, publiczność dopinguje ostro, bo bardzo ładny widowiskowy przejazd, jak na razie bez błędu. Po takiej jeździe będzie trzeba te siwki mocno szorować. Niestety błąd na przeszkodzie za 5 sekund karnych, ale tutaj przy tej prędkości Pan Stanisław ma znaczny zapas do poprzednich konkurentów. Dalej bezbłędnie. I błąd na przeszkodzie numer 12. I uwaga, obsługa, bo może być wypadek. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. I duże tempo. I zwrot na lewo. No po Panu Stanisławie ten or będzie ostro przeryty, ale kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Bezbłędnie jak do tej pory i ostre tempo. I w pełnym pędzie w wodę, biedny luzak. I uwaga, przeszkodzimy 24 na 0. I finisz, uwaga. Brawo. Czas rzeczywisty przejazdu to 3 minuty i 1 sekunda, do których doliczamy 15 sekund karnych, łączny czas 3 minuty 16 sekund. I tym sposobem Pan Stanisław obejmuje prowadzenie w konkursie.